Cześć, witajcie na kanale Mój Piś Świat. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym haulem. Planowałam ten zakup już od jakiegoś czasu, ale najpierw zacznę od czegoś innego. Ostatnim czasem byłam w TK Maxie. Jakoś nie bywam zbyt często w tym sklepie, mimo że jest bardzo blisko mnie. Mówię o sklepie TK Maxx w Czeladzi M1. Być może znacie go, jeżeli jesteście z okolicy. Jak wiecie, tam są międzynarodowe marki. Raczej takie z wyższej półki, poprzeceniane, to jest taki pewnym rodzaju outlet. I tam możecie znaleźć nie tylko ubrania, ale także rzeczy do domu, kosmetyki. No naprawdę, tak naprawdę wszystko, co sobie możecie wyobrazić: meble, fotele, jakąś właśnie bliznę, sportowe rzeczy, no wszystko, 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 jedzenie nawet jest. Także dosyć ciekawy sklep. I ostatnio znalazłam tam parę fajnych rzeczy, dużo rzeczy mi się spodobało, zwłaszcza psich. Jest taki jeden regał z psimi rzeczami. I właśnie tam kupiłam Zuzi tą miskę. Jest to niby zwykła właśnie metalowa miska. Z zewnątrz to jest taki plastik. Takim plastikiem jest obita. No i tu jest taki motyw kostka, psie łapki. Na dole ma gumę, która sprawia, że miska się nie ślizga. Było tych misek na półce kilka. Kilkadziesiąt nawet. Ja zdecydowałam się na tą, ponieważ jakoś najbardziej mi się spodobała, jest dosyć duża. Ja ją używam jako miskę na wodę dla niej. Zmieniam ją oczywiście, ale przeczytałam na tej misce. Niestety właśnie nie mam nazwy tej miski. Co to jest za firma? Jeżeli wiecie, wiem, że tu była właśnie taka naklejka, którą było bardzo trudno zmyć. I no po prostu nie znam tej firmy, która produkuje te miski, więc nie zapamiętałam. Tutaj ta miska nie ma żadnego znaczenia, żadnej nawet logo, czegokolwiek, jakiejś nazwy, więc ciężko mi powiedzieć. Kosztowała, co było dla mnie zdziwieniem dosyć przy kasie, w sumie jak już stałam w kolejce, bo to było tak, właśnie tak jak mówię, poszłam do tego TK Maxu. W ogóle po coś innego chyba, już nie pamiętam po co, ale właśnie trafiłam na ten dział psiowy taki i tam. Przepraszam, myślałam, że tam coś mryga. Ale dobra, także tam znalazłam właśnie te psie rzeczy i misek było bardzo dużo, oglądałam je wszystkie, podobały mi się. I na jedną spojrzałam podobnej właśnie wielkości i kosztowała chyba coś tak 20-25 zł. I mówię, aha, okej, fajne ceny, fajnej jakości, tak jak widziałam te miski, były różne też takie na stojaczkach i tak dalej. I ta mi się też spodobała, była jedyną miską. Także później też ostatnio byłam, to też już nie widziałam ich. Z tym, że ona właśnie miała takie opisy, że jest opatentowana jakaś tutaj technologia i tak dalej, że jest taka bardziej antybakteryjna, że ta woda jest bardziej świeża. Z tego co pamiętam, też była chyba taka informacja, że ta woda nie smakuje takim metalem dla psa, jeżeli pies z niej pije. Także to były takie informacje odnośnie tej miski. W każdym razie jest bardzo fajna i właśnie stojąc przy kasie. A, wieszaki kupowałam. Okej, wieszaki, jakże wspaniała rzecz. Stoję z tymi wieszakami, z tą miską przy kasie już. I tak patrzę sobie na dno. Tutaj była cena, mówię, o kurczę, chyba właśnie 59 zł, 59 albo 49, teraz już nie pamiętam. Ja mówię, o kurczę, trochę droga ta miska. Ale już tak stwierdziłam, przyda mi się. Jedną miskę, mam takie dwie miski metalowe, które mogliście już widzieć gdzieś w moich filmikach, które mam już dla Zui 10 lat, więc no można zainwestować w miskę dla psa i stwierdziłam, a niech będzie. I kupiłam ją, także jestem bardzo zadowolona. Zuzia ma w domu dwie miski z wodą. Tą ma ustawioną taką bardziej w dziennym pokoju, gdzie przebywa, a dwie ma w kuchni, tam gdzie je i ma też wodę. I zauważam, że naprawdę z tej miski znacznie częściej pije wodę. Tamta tak, no po prostu potrafi dzień stać i w ogóle do niej nie podchodzi, a w tej ciągle też wymieniam wodę, żeby była, no tamtą po prostu wymieniam, żeby była świeża, a tą rzeczywiście pije i że nieraz widzę, o kurczę, już wypiła całą wodę. Także rzeczywiście może coś w tym jest, że ta woda jest smaczniejsza w tej misce. Nie wiem. Dobra, dużo było miejsca. Teraz przejdę do kolejnej rzeczy, która stoi tu za mną. Jest to klatka dla psa. Może najpierw powiem, co to jest za klatka, żebyście wiedzieli. Jest to klatka z firmy Maleson. Maleson Soft Kennel to jest 72 rozmiar, bo ona jest na długość 72, reszta wymiaru jest zazwyczaj taka sama, ta wysokość na przykład klatki, tylko ta długość się tutaj zmienia. I to jest taka klatka dla średniego psa.
w kolorze antracyt. Jeszcze jest też taka beżowa, jednak ja stwierdziłam, że wolę taką ciemniejszą, jest bardziej praktyczna i bardziej mi się podoba niż kolor beżowy. Wymiary to 72 na 55 na 51 i jeżeli macie psa wielkości Zuzi, to rzeczywiście ta klatka jest wystarczająco duża, ale nie też zbyt mała, jest naprawdę według mnie świetnie dopasowana. Nawet troszeczkę większy pies mógłby również, takiej właśnie wielkości Cocker Spaniela, bo tutaj nawet na tej stronie, tu również jest właśnie Cocker Spaniel. Także jak wiecie, Zuzia ma mamę Cocker Spaniela, właśnie taką rudą, co może tego nie widać po niej. Ale tak jest, także już Wam pokazuję, jak wygląda ta klatka. Jeżeli kupując, dobra, pokażę Wam, jak wygląda ta klatka, nie będę mówiła teraz, bo i tak to będę pokazywać i pewnie się będę powtarzać później. Także zapraszam Was do zobaczenia klatki. Tak się prezentuje klatka w całości. Teraz jest całkowicie zamknięta ze wszystkich stron i tu Wam pokażę, jakie są opcje. Jeżeli ją złożycie, to jest zwyczajna taka walizeczka, lekka. Tutaj jest uchwyt, za który trzymacie ją. Możecie to złożyć naprawdę szybko i jest ona świetna do transportu. Powiem za chwilkę o tym, kiedy można ją stosować. I tutaj chcę Wam pokazać te wszystkie okienka, więc tak. Boczne tu macie jedno okienko, które odwijacie. Wszystko zwijacie w ten sposób, tylko że z dwóch stron, tylko że ja mam jedną rękę na razie. I tutaj, jak widzicie, jest system takich rzep, które. O, i z drugiej strony jest to samo, także tu pies ma takie okienko. Tutaj wydaje się, że to jest to bardzo takie nieprzepuszczające, że ciężko przez to się patrzy, ale tu naprawdę dużo przez to widać i wcale tak nie jest, także wentylacja również tutaj jest zapewniona. Z przodu macie wejście, to jest też tylko ta siatka, czyli tutaj już nie macie tej zakrywki takiej z materiału nieprzepuszczającego światła i to tak samo możecie sobie odwijać w ten sam sposób, zwijając ją, no i podczepiać właśnie na te rzepy. Także to jest kolejne okienko. I przesuwam klatkę znowu. Tutaj znów możecie sobie podwinąć ten materiał i tu znów macie takie tego typu okienko. I z tyłu jest znów to samo. Także tak się prezentuje ta klatka. I ja Wam teraz pokażę, jak ja ją zazwyczaj używam i jak ona stoi u mnie. Dokładnie, ja zazwyczaj używam tej klatki, także tak to się prezentuje. A, przybliżyło mi się. Okej, także możecie zobaczyć właśnie, jak się prezentuje tego typu klatka. Jest tutaj, jak widzicie, dużo okienek. Materiał, z którego jest wykonana, jest w bardzo dobrej jakości. Ja miałam okazję spotkać się z właścicielem tego sklepu na pewnej wystawie w Katowicach, w Spodku. I on mi właśnie tłumaczył, jaki ten materiał jest świetny i jaka ta jakość jest dobra. Także rzeczywiście jest to wykonane no, bardzo dobrze. Wszystkie te zamki, materiał, tutaj te boki, jest to przemyślane i widać, że to jest warte swojej ceny. Nie wiem, czy mówiłam o cenie. Klatka kosztuje 359 zł plus 20 zł przesyłki kurierskiej. Także klatka była na drugi dzień u mnie w domu po zamówieniu. I tak to się prezentuje. Tu są wzmocnione boki. Tutaj macie także takie zatrzaski, które możecie wykorzystać praktycznie z każdej strony, z każdego rogu jest coś takiego i to możecie wykorzystać, jeżeli jedziecie autem, chcecie tutaj przypiąć tą klatkę, żeby się nie ruszała, nie przemieszczała do na przykład zagłówków, do tych metalowych rurek bądź do czegoś, do czegokolwiek innego. Więc tak to wygląda. W środku, jak widzicie, jest taka takie posłanko. Jest ono bardzo cieniutkie, nie jest zbyt miękkie. To jest takie byle było, byle coś tam leżało na spodzie, a nie taka, wiecie, tutaj pusta przestrzeń, taki materiał sam. To jest taki gumowy materiał, czyli on nie przepuszcza wody. Jak się coś rozleje, to nie przemoknie. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre, bo lepiej by przemokło, a nie pies się taplał w tym. Także tutaj tak to wygląda. Jak widzicie,
kolor jest ciemny, prawie czarny, mi odpowiada, taki kolor, nie chciałam tego beżowego. No i tu macie wszędzie te loga, to też jest dosyć ładne, no, w ogóle ta klatka jest naprawdę bardzo ładna. To jest właśnie logo Maelson Smart Dog Solution. I tak się prezentuje. Według mnie jest dobra dla psów średniej wielkości, wielkości Zuzi. No i teraz przejdę do legowiska, właśnie, które kupiłam w TK Maxie. Oto właśnie legowisko, które zakupiłam w TK Maxie. Jest koloru beżowego, takiego kawa z mlekiem. Jest grubości około 5 cm. Ta gąbeczka jest naprawdę niezwykle mięciutka, ale taka sprężysta bardzo. Jest tutaj, na szczęście zostawiłam sobie ulotki, ponieważ byłam po nią za drugim razem. Pierwszy raz jak byłam po miskę, to widziałam właśnie, że są fajne legowiska i jak kupiłam tą klatkę, to stwierdziłam, że kurczę, super będzie właśnie odpowiadał. Tutaj nawet widzicie, jest klatka, że to jest typowe takie właśnie legowisko do tego. I tu jest taka ortopedyczna gąbka wykorzystana. Wierzcie mi, że ta gąbka różni się od zwyczajnych takich gąbek i jest to naprawdę świetnej jakości. To oczywiście możecie sobie rozsuwać, gdzieś tu jest zamyczek o, z tej strony, także nie ma problemu z umyciem tego. Zuzia na przykład, no to oczywiście wkładam do klatki i na to daję jej kocyk, ten kocyk właśnie, z tym, że ona naprawdę tego nie potrzebuje. Tutaj widzicie, o, tak to wygląda. Nie potrzebuje w ogóle tego kocyka, ponieważ ona go nawet sama wypycha z tego łóżka, z tej klatki i śpi sobie na samym tym, co jest naprawdę niezwykłe w jej przypadku, ponieważ ona bardzo lubi kocyki i jakieś takie przyjemne rzeczy. Dlatego, jak widać, bardzo, bardzo jest to dla niej komfortowe i wygodne. Tak widzicie, wyglądają te ulotki. To jest Cozy Craft Pet Beds. To jest Cozy Craft firma. Gąbka kosztowała 59,99. To jest taka normalna cena jak za legowisko, z tym, że no tutaj jest jakoś świetna. To jest też taka uloteczka była i tu też taka potargana już, ale to właśnie był rozmiar 74x46 cm, także odpowiednia to ma 70 cm, a tu jest 74, dlatego tak się bałam, czy na pewno tak się wciśnie i będzie nie odginało się jakoś zbytnio, ale jest cały, naprawdę jest ok, nie ma takiego problemu, żeby to było za duże, także świetnie. Mogłam to zwrócić, ponieważ się pytałam o to pani. Więc to są moje ostatnie zakupy, takie porządne dla Zuzi. I teraz szybko wam powiem, po co kupiłam tą klatkę. Planuję kilka wyjazdów, gdzie chcę zabrać Zuzię i chciałam, aby miała taki swój domek. Jeżeli pies jest z wami w hotelu, jest całkowicie obce dla niego miejsce nowe. Dlatego przyzwyczajając psa do takiej klatki, taka klatka stanowi pewnego rodzaju taką norkę, takie bezpieczne miejsce, gdzie pies się czuje dobrze, bezpiecznie i zawsze tam się może schować. Tak samo, kiedy, nie wiem, jest jakiś hałas i tak dalej, czy nie wiem, gdzieś chcecie z nim iść na dwór nawet, tak samo zawsze można postawić taką klatkę i pies tam się będzie dobrze czuł, zawsze może się tam schować, odizolować od jakiegoś hałasu, od nadmiaru wrażeń i tak dalej i sobie tam spokojnie odpocząć, przespać się. Tak samo do podróży autem też jest to świetne rozwiązanie, ponieważ pies ma równo, na przykład Zuzia bardzo nie lubi leżeć w aucie, mimo że się położy, to byle coś tam zakręt, czy nawet czuje tylko, że troszeczkę już hamuje do świateł, czy korek, czy cokolwiek, to ona od razu wstaje, od razu już co się dzieje i już jej to przeszkadza. Ponieważ też kanapy w aucie są zazwyczaj zbyt krótkie tutaj, żeby ona się tak mogła na wprost położyć, a na boku to ona zazwyczaj nie leży w ogóle w aucie. A dzięki tej klatce to będzie takie jej legowisko, jej domek, gdzie na tych tylnych siedzeniach mogę ją postawić, jej tą klatkę, przypiąć tymi z takimi zaczepami i ona spokojnie może sobie tam wypoczywać, przynajmniej taki mam plan. Już trwa przyzwyczajanie z widok klatki, z początku to po prostu jak ją zobaczyła, to tylko powąchała nosem, nos tylko wściubiła tam do środka, a nogi tylne jak najdalej. No i tak weszła, powąchała, wyszła i to koniec. Także proces oswajania z klatką będzie pokazany w oddzielnym filmiku, ponieważ jest to no, nie tak szybkie do opowiedzenia. W każdym razie, jeżeli ja bym teraz kupowała szczeniaka, to na pewno jedynym takim legowiskiem, jego miejscem, nie kupiłabym żadnego legowiska, nic, tylko wyłącznie taką klatkę. Taka klatka może wam towarzyszyć przez całe życie psa, jeżeli jest dobrej jakości. No, także polecam i zobaczycie, jak nawet prawie już 11-letniego psa można nauczyć czegoś takiego, nowych rzeczy, więc
Ciężko mi powiedzieć, kiedy zrobię ten filmik, ale myślę, że w przeciągu miesiąca mi się to uda nagrać, no bo jeszcze Zuzia się musi z tym oswoić tak do końca. Teraz już sobie śpi w tej klatce, jest zadowolona z niej, już jej nie unika. No, także powiedzcie mi, czy wy również używacie klatki dla swojego psa, czy stosujecie tego typu rzeczy i jak się to u was sprawdza, czy jesteście zadowoleni, czy nie. No i czy wam się podobały zakupy, a jeżeli znacie firmę tej miski, to chętnie ją poznam. Może ktoś tutaj mnie ogląda, kto mieszka w USA i po prostu zna tą firmę, zna te miski. Więc to wszystko. Mam nadzieję, że filmik nie trwał tak długo, ale może lubicie to oglądać mimo wszystko. Także dziękuję wam wszystkim za oglądanie, za subskrypcję. Jeżeli wam się podobało, kciuki w górę, dajcie komentarz. Jeżeli chcecie coś mi powiedzieć, przekazać, co kupiliście ostatnio swojemu psu, co może jest warte uwagi i rzeczywiście na co powinnam zwrócić większą uwagę i coś poszukać może rzeczywiście. Dobra, no to do zobaczenia w kolejnym filmiku. Teraz filmiki będą się pojawiały co wtorek, także zapraszam do oglądania. Jeżeli będę miała więcej czasu, to oczywiście częściej będą się pojawiały w tygodniu, ale co wtorek zawsze będzie filmik. Także dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Śledźcie mnie na Facebooku i na Twitterze. Pa, pa! Tutaj jest sznurek, którym możemy się przyciągać z psem, a tu jest taki... nie wiem jak to nazwać, wyrzutnia taka, coś takiego, że naciągamy to i puszczamy i to leci. Nie wiem, będę musiała to jakoś opanować, takie puszczanie tego.